zostały zapisane elementy dotyczące obrotu ziemią. Nie jesteśmy tutaj z tej grupy społeczeństwa, która mówi nie, ponieważ nas pewne rzeczy zobowiązują. Natomiast mówimy, należało pozwolić na wolny obrót ziemi w sytuacji, gdy poziom ekonomiczny polskiego społeczeństwa będzie zrównany z poziomem na przykład naszych sąsiadów. My nie mówimy tutaj o politycznym wykupie ziemi, chociaż takie skutki również są, ale mówimy o czysto ekonomicznym, że nie są stworzone warunki dla równej konkurencji. I to jest taki drugi element. I trzeci oczywiście to jest wolny obrót, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Możemy się zatrudniać, ale nie są stworzone warunki dla równego zatrudnienia. Polska młodzież, Polacy wyjeżdżają do pracy z pewnymi ograniczeniami, ale nie ma gwarancji na równe płace. Są różne płace i to należało zapewnić w przepisach stowarzyszeniowych, a następnie wymusić w przepisach krajowych poszczególnych państw, że jeżeli przyjeżdża ktoś w ramach emigracji zarobkowej, nie może otrzymać płacy niższej od tubylca, tak to określmy. I gdybyśmy wtedy powiedzieli w referendum nie, a za rok czasu powiedzieli tak po zmianie przepisów, oczywiście bylibyśmy w dużo lepszej sytuacji. To jest sprawa tak jak gdyby taka historyczna. Następnie składaliśmy, bo mogę tak powiedzieć, uczestniczyłem w tym wspaniałym tutaj, że tak powiem, wydarzeniu, składaliście Państwo przysięgę i należało zwrócić dwie istotne sprawy w kontekście tego, czy euro i kiedy. Po pierwsze, na ile była mowa o suwerenności i o pomyślności obywateli. Te dwa elementy się łączą i na to można odpowiedzieć takim jednym pytaniem. Ja zadam Państwu takie pytanie, bo to wyjaśnia, na ile jesteśmy suwerenni i na ile jest, że tak powiem, nasza pomyślność, na jakim poziomie. Czyja jest Polska? Każdy z Państwa mówi, nasza, moja. A ja powiem tak, pokażcie akty notarialne. I tutaj chcę powiedzieć, że rozumiem to w ten sposób, że jeżeli mówimy o suwerenności i o pomyślności obywateli i mówimy w kontekście, czy przyjąć euro, czy nie, sama obrona stoi na stanowisku, że powinniśmy Panie być konsekwentni. Panie proszę, pan czas? Tak, i już kończę, dokończę tylko, że tak powiem, tą kwestię, że powinniśmy być konsekwentni. Wchodząc do Unii, powiedzieliśmy, że przyjmiemy kiedyś euro. Dlatego pytanie w referendum nie może być, czy wchodzimy do strefy euro, tylko pytanie powinno być do społeczeństwa, czy już jesteśmy przygotowani do tego, aby przyjąć wspólną walutę i wejść do strefy euro. A więc w czasie tej debaty, przed przystąpieniem, przed referendum, politycy powinni zdać sprawę i rozliczyć się z tego, na ile ich obietnice sprzed referendum zostały spełnione. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę. Bez złodziei bywało, dzieci zdrowo rosły.
kogo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by z młodzieli bywało, dzieci zdrowo rosły. Teraz poproszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Wilińskiego z SLD. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, koleżanki i koledzy. Najpierw poza czasem chciałem zwrócić uwagę na poważny błąd regulaminowy, a nawet na dwa. I mówię to jako jeden z 12 zaledwie posłów w prawdziwym Sejmie, którzy są w Izbie nieprzerwani od 91 roku. Otóż jeżeli ustala się czas debaty, taki czy inny, to nie może być tak, że przedstawiciele jednego ugrupowania mają go więcej. Jeżeli występują dwie osoby albo więcej, to ten czas jest dzielony pomiędzy te osoby. Powtórzę, nie dostrzegam tu żadnej prawidłowości w udzielaniu głosu. Albo jest to według, nie wiem, układu partie parlamentarne, pozaparlamentarne, które są silniejsze, czy nie, czy jest porządek alfabetyczny, ale obserwuję tu bezchołowie. Natomiast przechodząc do meritum, chciałem wszystkim wyrazić radość z tego, ja nie po raz pierwszy uczestniczę w takiej debacie, nie po raz drugi. Również z tego względu, że no, jestem jednym z pierwszych, z najpierwszych ludzi, którzy w Instytucie Nauk Politycznych wiele lat temu zrobili doktorat. I jestem w trudnej sytuacji, bo zajmując się i polityką, i nauką, ale na szczęście wszedłem do polityki dopiero po tym, gdy zostałem mianowany profesorem belwederskim, więc mam do tego pewien dystans. Natomiast wracając do meritum, i w tej chwili rozumiem, że chciałbym, żeby te 5 minut liczono mi od tego czasu. Otóż cały problem ma oczywiście długą historię. Cała koncepcja euro, chociaż wtedy tak się to nie nazywało, powstała 39 lat temu. Pierwszy ówczesny premier Luksemburga, Pierre Verneuil, ją rzucił. Nie ma czasu, żeby o tym mówić, ona przechodziła różne etapy. Etap koncepcji EKI, European Currency Unit, Plan Delora, Traktat z Maastricht, bank we Frankfurcie. Równo 10 lat temu, bo 1 stycznia 1999 wprowadzono euro po raz pierwszy w transakcjach bezgotówkowych. A oczywiście dopiero od 2002 roku 11 państw plus Grecja, która doszlusowała, o której tu była mowa, jako faktyczne pieniądze. Gdy 1 maja minęło 5 lat, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, ja byłem wtedy w rządzie i wchodziłem w skład czteroosobowej zaledwie oficjalnej delegacji kierowanej przez prezydenta Kwaśniewskiego i premiera Müllera w Dublinie. I wtedy, gdy flaga polska po raz pierwszy była wciągana oficjalnie na maszt Unii Europejskiej, chyba mało kto z nas sądził, tam obecnych, jak bardzo się Polska zmieni przez te 5 lat, generalnie na korzyść. Ale też trzeba sobie powiedzieć, i wcześniej wyorganizowaliśmy referendum, że niepełna była świadomość tego, że my wstępując do euro, przystępujemy zarazem do strefy euro. Ona nie była pełna. Ona jest dopiero w ostatnim czasie uświadomiona. Nawiasem mówiąc, zgadzają się tu generalnie z panią profesor Wronkiewicz-Wals. Chciałem powiedzieć, że opcja opt-out faktycznie dotyczy nie tylko Wielkiej Brytanii i Danii, ale również Szwecji, która w 2003 roku odrzuciła w referendum przyjęcie euro. Natomiast tak, ponieważ mój czas się wyczerpuje. Wszyscy znamy 5 kryteriów euro. Czy one są spełnione, czy mogą być spełnione, to jest jakby inny wątek, jaki jest realny czas na to. Zdecydowanie więcej przemawia oczywiście za tym, żeby przystąpić do euro, aniżeli pozostać. Niemcy na przykład obliczyli, że do czasu, gdy oni przystąpili, to tylko co roku w sumie Niemcy tracili 2 miliardy euro na wymianach swoich pieniędzy, zwykli Niemcy, przy przeliczeniach kursowych.